Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Po pewnej przerwie powraca na antenę audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Jedyna w polskim internecie audycja na żywo poświęcona w całości świadomemu śnieniu i nie tylko, bo również ogólnie śnieniu jako takiemu. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onejronauci Kasia oraz Kamil. Dobry wieczór. Cześć. Zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej audycji, będzie nim LD, a New Age, podam może kontakty do Radia Paranormalium, bo poza tematem głównym będzie można oczywiście pytać bardziej ogólnie i komentować bardziej ogólnie temat świadomego śnienia. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. A jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onejronautów, w grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Oddam głos Kamilowi. Kamilu? Dzisiaj wybrałem temat, który może bezpośrednio nie wiąże się z samym świadomym śnieniem, ale natrafiłem na kilka tekstów, do których się będę odnosił, które dały mi pretekst, żeby zastanowić się właściwie nad tym, jak to jest z naszą świadomością, z tą świadomością i z tą podświadomością w snach. Chciałbym odnieść się przede wszystkim do założeń Carla Junga, który badał razem z Freudem, badał sny w perspektywie takiej psychoanalitycznej. Także zaczniemy od samego wyjaśnienia w sumie pojęcia, czym jest New Age. Ja oczywiście nie chcę rozmawiać tutaj o samym New Age, bo ten termin, ten cały spektrum tego tematu jest bardzo szerokie. Natomiast charakterystyczną cechą tego ruchu jest to, że no, jest ta jego wielowymiarowość. Jest to taki ruch kulturowy, powiedzmy, budujący nową narrację ludzkości i zakładający to, o czym mówiły, powiedzmy, różne takie teorie spiskowe w okolicy jeszcze w roku 2012, kiedy panowało przekonanie, że to jest kres jakiejś epoki, że no tak jak tam, jak na pewno wielu z was pamięta, była mowa o tym, że kończy się kalendarz Majów, że może dojść do przebiegunowania Ziemi. No w każdym razie te wszystkie jakby, te wszystkie teorie takie spiskowe, powiedzmy tak, wiązały się też z tym pojęciem ruchu New Age, który swoją taką duży zasięg działania, jego zasięg działania przypada na lata 60. i 70. XX wieku, kiedy w sumie świat zachodni zaczął inspirować się kulturą wschodu, kiedy buddyzm tutaj, czy hinduizm stawał się takim, no przechodził tutaj do takiego mainstreamu i do popkultury. Tutaj ruch hipisowski się wyróżniał na tym tle, ale też nie tylko, bo również można wyróżnić takie teksty tutaj, czy astrologii, teozofii, różnych prekursorów, którzy powiedzmy doświadczali takich zjawisk
może niekoniecznie świadomego śnienia, ale takich zjawisk jak właśnie OOB czy channeling, czyli komunikacja z istotami z innych planet, z innych układów słonecznych, z innych galaktyk, które chciały coś przekazać ludzkości i w trakcie transu powiedzmy tam przekazywały jakieś treści. Treści dla całej ludzkości. No i takie główne założenia tego ruchu New Age to to, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą związane, a my wszyscy stanowimy jedność, czego może nie widać w życiu takim codziennym, bo każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas jest jednostką, która, no, której podstawową wartością jest wolność osobista, która również w New Age jest no, wysoko tutaj stawiana na piedestale. Ale z tych głównych założeń można dojść, wznuć tezę, że wszystko to naznacza jest pewną emanacją energii kosmicznej, energii, którą można interpretować na równi z Bogiem, czy absolutem, czy jakimś innym bóstwem. To jest to, co w sumie, o czym mówił tam wcześniej, o wiele wcześniej Pan Ten, zakładający, że wszystko łącznie z człowiekiem i z otaczającym światem stanowi tą boską naturę. No i jak to się do snów i do świadomego śnienia. Wcześniej rozmawialiśmy na audycjach poświęconych świadomemu śnieniu. Yubi bardzo często zabierał głos w tej sprawie, szczególnie w audycji, w której rozmawialiśmy o tym, czy spekulowaliśmy, czy wszystko właściwie, czy nasz wszechświat jest hologramem, czy nasza rzeczywistość została zhakowana. Właściwie tam opowiadaliśmy o takich swoich prywatnych odczuciach, które towarzyszą nam w trakcie świadomych snów, że bardzo często na przykład towarzyszą nam jacyś przewodnicy. Ci przewodnicy oczywiście mogą przybierać różną formę, różną postać. I tutaj podejmowaliśmy ten wątek, że dla człowieka z odu tym przewodnikiem może być jakiś, powiedzmy tam, no jakaś osoba znana nam oczywiście z życia takiego prywatnego, ale też osoba jakaś, którą kojarzymy z jakichś innych wyobrażeń, na przykład religijnych, powiedzmy jakiś tam anioł, czy jakiś święty, kontynuowaliśmy ten wątek, że na wschodzie taki przewodnik może wyglądać i przyjmować formę jakiegoś tam bóstwa hinduistycznego na przykład, powiedzmy. Także, że to jest zależne od jakiegoś nie tylko wyobrażenia takiego indywidualnego, ale też od takiego kanonu jakby wyobrażeń wspólnych dla wszystkich ludzi. I Carl Jung, podejmując temat snów, bo był to jakiś taki jakby jeden z jego głównych obszarów badań. On był oczywiście kontynuatorem całej tej spuścizny Freuda i pewne cechy, które w jego badaniach się przejawiają, stanowią kontynuację badań Freuda, ale obszar snów był właśnie jedną z głównych przyczyn, z powodu której doszło do rozłamu pomiędzy Freudem a Jungiem, ponieważ mieli nieco inne zapatrywanie na samo znaczenia snów, jak i na postrzeganie wyobrażeń sennych i interpretowanie snów, bo dla Freuda najważniejsza był taki wymiar podświadomości indywidualnej, w której człowiek odnosi się do powiedzmy indywidualnych przeżyć czy wspomnień, których echem są sny. Także jeżeli wszystko, co nam się śni, ma przede wszystkim to odniesienie takie indywidualne do naszych wspomnień, do naszych przeżyć. I no i to, co wysuwało się na Freuda, to jednak była teoria libido, zakładająca, że wszystko właściwie, czego doświadczamy jakby emocjonalnie, czy właśnie również w tym obszarze snów, ma jakiś kontekst seksualny, erotyczny. Także, że wynika on zazwyczaj z niezaspokojonych popędów. Carl Jung wyróżniał się tym od Freuda, że właściwie starał się nie interpretować wszystkiego wyłącznie w ten sposób taki typowo erotyczny, także obalił teorię, no starał się obalić tą teorię Freuda na temat libido i stworzył koncepcję czegoś w rodzaju
podświadomości zbiorowej, czy właściwie powinniśmy mówić w odniesieniu do Freuda i Junga, powinniśmy używać terminów nieświadomości, ponieważ oni wówczas się tymi terminami posługiwali, że nieświadomość zbiorowa, i to była taka ciekawostka, taka zagadka w sumie do dzisiaj nierozwiązana. Dlaczego jest tak, że wszyscy ludzie na całym świecie mają, niezależnie od kultury, w jakiej żyją, mają takie wspólne elementy, do których się odnoszą i które mogą im się na przykład przyśnić. Jak to jest, że właściwie różne cywilizacje mają takie wspólne elementy, do których się odnoszą na przykład poprzez, można by powiedzieć, na przykładzie jakiejś pierwotnej sztuki, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też o tych takich początkach, powiedzmy o genezie samego zjawiska LD i jego źródeł ludzkości. Jak rozmawialiśmy na przykład, że najstarszą kulturą czy cywilizacją byli aborygeni, którzy wspominali o tej tematyce świadomego śnienia. Porównywaliśmy to również do wierzeń Indian czy mieszkańców Tybetu, czy Indii, czy ludów Afryki, że właściwie te wszystkie takie jakby tutaj można odnieść wrażenie, że wszystkie te elementy są wspólne dla wszystkich kultur, również w snach. I to, co ciekawe, są ludzie, którzy uważają na przykład, że pod tym względem również zwierzęta nie są jakby tutaj żadną odrębną kategorią, bo one również, mimo że powiedzmy nie posiadają jakiejś tam cywilizacji, to również mogą mieć takie, mogą mieć rodzaju wspólnej nieświadomości. Także no, to są tematy może powiedzmy kontrowersyjne tak z punktu widzenia nauki, ale no, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten temat się gdzieś przewija w dyskursie również naukowym czy paranaukowym. Także Jung zauważył takie pewne uniwersalne cechy człowieka, które pojawiają się w snach człowieka. Na przykład, kiedy śnił się, powiedzmy sen na przykład o wyrywaniu czy taranowaniu drzwi, dla Freuda byłby jednoznaczny z tutaj jakimś kontekstem seksualnym, z taką potrzebą, powiedzmy, dominacji czy nawiązania kontaktów seksualnych, a Jung rozszerzał to o jakieś inne znaczenia. A dlaczego mówimy tutaj o New Age właśnie w tym odniesieniu do Junga? Dlatego, że Jung stanowił pewną inspirację dla twórców New Age i przyczynił się poniekąd za sprawą może jego tutaj jakichś wyznawców do rozwoju samego ruchu. Zresztą New Age jest organizacją, jest ruchem, który lubi odnosić się do takich właśnie różnych prekursorów psychologii. Nie tylko do Freuda, ale między innymi na przykład do Williama Jamesa, który stworzył pojęcie świadomości, który jakby dostrzegał na przykład ukuł takie stwierdzenia, które dzisiaj pojawiają się we współczesnej psychologii, mimo że żył gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku, na przykład potrzebę równowagi emocjonalnej, czy wagę, jaką przywiązujemy do pozytywnego myślenia, jego wpływu na nasze zdrowie, jakby te duchowy wymiar, no, rozszerzenie tego duchowego wymiaru człowieka. Potem nie tylko Carl Jung i Sigmund Freud, ale też Alfred Adler i Wilhelm Reich, którzy kontynuowali te ich badania. Także tu widać wyraźną inspirację. Zresztą dziadek Carla Junga był spirytualistą, był medium, przeprowadzał różne takie, powiedzmy, okultystyczne spotkania, w których nawiązywał kontakt ze swoją żoną. Dlatego ta inspiracja tymi praktykami parapsychologicznymi była u Junga bardzo silna. Dlatego też nie dziwi fakt, że swoją pracę doktorską, którą obronił w 1902 roku, nazwał
o psychologii i patologii tak zwanych zjawisk tajemnych. Także no, były to czasy, kiedy psychologia dopiero właściwie raczkowała. Nie było jeszcze czegoś takiego jak psychologia, a psychoanaliza stanowiła mimo wszystko taki fenomen, powiedzmy, stanowiący ciekawostkę. Freud był zresztą neurologiem, także za jego życia jeszcze nie istniał ten termin psychoanalizy, tylko został podjęty dopiero tam gdzieś przez kontynuatorów, a te wszystkie ich obszary badań, które dzisiaj postrzegamy jako naukę, były być może tym samym, czym dzisiaj są, tak jak dzisiaj na przykład są postrzegane współcześnie jakieś paranauki, które mają szansę na to, żeby stać się w przyszłości, mają szansę być potraktowane jako nauka w przyszłości. Jeżeli chodzi o New Age, tutaj chciałbym jeszcze dodać, że sama ideologia zakłada istnienie właśnie tych pewnych epok i punktów granicznych, które następują mniej więcej co 2100-2200 lat. I tak jak kolejne nazwy następujących po sobie znaków zodiaku, tak i tutaj w tym wypadku kolejne epoki, no można dostrzec tą analogię, bo kolejne epoki noszą nazwy poszczególnych znaków zodiaku, tyle że następują one w odwrotnej kolejności. I to, co jest kluczowe tutaj dla zrozumienia tej ideologii, że dobiega w 2012 roku dobiega końca epoki ryb, czy ery ryb, która symbolicznie oznacza chrześcijaństwo. Zresztą w ikonografii chrześcijańskiej bardzo często przewija się ten motyw ryby, rybaków, także ten znak jest bardzo silny w chrześcijaństwie. Natomiast wcześniej była epoka barana, natomiast teraz następuje era wodnika. Wodnik bardzo często w tej literaturze New Age przedstawiany jest jako młodzieniec wylewający dzban z wodą na kulę ziemską. Także jest to taka alegoria jakby oświecenia ludzkości. Wyznawcy New Age wierzą, że będzie to epoka, w której nastąpi przełom, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne, czy ogólnie o samą świadomość ludzi, a świadomość duchowości, jedności człowieka ze światem będzie o wiele silniejsza. Także być może właściwie te paranauki, które dzisiaj są traktowane nieco po macoszemu i z dystansem, no mają szansę, żeby się rozwinąć. Widzę, że jest Yubi chyba, tak? Jeżeli widzę. Tak, Yubi podsłuchuje nas dzisiaj na ten. No fajnie, jeżeli jest możliwość, to fajnie by było, gdybyś mógł się do nas przyłączyć dzisiaj, jeżeli ma czas. Może moglibyśmy dać mu się też wypowiedzieć. Przeczytam to tutaj jakieś aktualne komentarze, bo chciałbym się odnosić na bieżąco do tego, co jest pisane. Ale widzę, że nie ma tutaj jakichś nic. Nie ma tutaj jakichś pytań, jakieś tylko powiedzmy odwołania do hipnagogów. Jeżeli mógłbyś, Marku, powiedzieć tutaj o formach połączenia się z nami na czacie czy na jakichś innych, no żebyś mógł wymienić te możliwości kontaktu z nami, to byłbym wdzięczny. Może ktoś będzie chciał wejść do nas na antenę i porozmawiać bardziej na żywo. Oczywiście, cały czas czekamy, nasza linia dla słuchaczy jest otwarta przez całą audycję. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można oczywiście pytać, dzwonić i pytać i komentować nie tylko na temat główny naszej dzisiejszej audycji, ale również bardziej ogólnie o LD. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć
i napisać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onejronautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata, bądź pod adresem e-mail radio@paranormalium.pl. Tak jak jeszcze mówiłem wcześniej, że wiele osób doświadczało w swoich świadomych snach czy innych jakichś doświadczeniach obecności różnych przewodników, i to właściwie to przeświadczenie nie musi przybierać formy jakiejś konkretnej wizualizacji, bo tak jak na przykład tutaj ktoś wcześniej wspomina o hipnagogach, no ja tutaj mogę jakby wspomnieć, że wszelkiego rodzaju szepty, które mogą towarzyszyć również w trakcie spadania w ten stan, w stan świadomości, w tę fazę świadomego śnienia, mogą również być takim jakby przejawem tutaj obecności albo jakichś innych astralnych podróżników, albo właśnie naszych przewodników czy opiekunów. Jung na przykład bardzo często opisywał w trakcie swoich snów obecność duchowego przewodnika Filemona, który przedstawiał się jak starzec z rogami byka, a w książce, w której opisuje swoje takie duchowe doświadczenia, w Czerwonej Księdze, przedstawia dwie postacie kobiece, z których jedna pojawia się czasami pod postacią węża, także no tutaj te formy jakby tych przewodników przybierają różne powiedzmy kształty. Może ja się tak wbiję chwilowo, po prostu wejdę Kamilowi w słowo, żeby Kamil mógł spokojnie zebrać myśli. Wspomniał też o tych przewodnikach duchowych, że zasadniczo czując to właśnie jak mógł mieć rację, dlatego że jakby nie patrzeć, to każdy element tego snu może być połączony, więc jeżeli tak jakby od początku mamy tego naszego przewodnika, prawda, spotykamy go bardzo często, to dlaczego nie moglibyśmy go mieć nawet jeszcze przed samym wpadnięciem w sen w fazie REM, tylko w momencie, kiedy już zasypiamy? Czemu jego obecność nie może się w ten sposób objawiać? Też ciekawym pytaniem jest, kim w zasadzie ten przewodnik jest dla nas i czym on w zasadzie jest, bo można podpowiedzieć w wieloraki sposób, gdzie ja najbardziej skłaniam się do opinii, że jest to po prostu sposób naszej podświadomości, jej pewna eskalacja, taki wygląd astralny, który pozwala na bezpośrednie porozumienie z nami w naszym kodzie językowym. Ale oczywiście może być to też jakaś inna istota, która się... O, Kamil się rozłączył, kurczę. Jakiś tam przejaw innej cywilizacji, co też słyszałam od kilku osób, albo nawet przejaw naszych przodków, prawda, i próba poprowadzenia naszych przodków, przez naszych przodków nas dalej, co wierzyły w obce cywilizacje, dawni ludzie, przepraszam. Kamila nam coś wywaliło ze Skype'a, ale spróbujmy go dodać ponownie. Rozmowa nieudana. Co to się dzieje dzisiaj z tym Skype'em? Zwykle się być na problemy. No widzę tutaj Kamil, widzę, że no, tym razem nie Skype, ale laptop odmówił mu posłuszeństwa, przegrzał się i się wyłączył, także za chwilę... Okej, to ja tak off-topowo zapytam swojego kolegi, czy nie chciałby dołączyć i poopowiadać o swoim podejściu do właśnie świadomych snów, dlatego że niedawno zaczął próbować w tym temacie. Tylko najpierw się z nim porozumiem, czy on w ogóle ma zamiar to dołączyć. Bo na Skype'ie niby jest, ale tak jest, że go nie ma. Ale możemy przejrzeć komentarze na YouTubie, których się bardzo, bardzo, bardzo aktywnie udzielałam. Jakby mnie ktoś szukał, to ja jestem Kadraj. Jakby się ktoś zastanawiał przypadkiem. I mnie osobiście bardzo zastanowił przypadek naszego kolegi, który tutaj właśnie powiedział o hipnagagach, o czym chyba dokładnie tak samo zainteresował Kamila, bo Kamil też o nim wspominał. Kolega, że tak pozwolę sobie zacytować, miał bardzo ciekawy hipnagag. Miałem hipnagag w formie jak moje ciało astralne, od czegoś się wybiło jak kałczuk i od razu razem z nim jednocześnie moje ciało niefizyczne. Przypuszczam, że tam chodziło o ciało fizyczne po prostu. Okej, niefizyczne by wybrało. Czyli
tak jakby chodzi mi o to, że nasz kolega przez hipnoga zdołał się nawet porozumieć z tą taką typowo fizyczną częścią siebie, w sensie, że ono w jakiś tam sposób drgnęło, tak poruszyło się. Więc możemy samą stymulacją pochodzącą właśnie albo od tego naszego przewodnika astralnego, albo będącego projekcją naszego własnego mózgu, dotrzeć do naszego ciała, nawet w jakiś tam sposób nim pokierować, prawda? Jeżeli odpowiednio silnie zastymulujemy to w zasadzie 100% mentalnie. Tutaj anonimowe fakty z internetu zadał pytanie, w jaki sposób jest możliwy świadomy... Aha, przepraszam bardzo. Pani od hipnogagów jest kobietą, nie mężczyzną. To z powodu tego, że login mi o tym nic nie mówi. Właśnie anonimowy fakty z internetu zadał pytanie, w jaki sposób jest możliwy świadomy sen. No to też mogę spróbować odpowiedzieć. Więc zasadniczo rzecz świadomy sen jest to możliwy dzięki temu, że nasza świadomość zasadniczo rzecz podczas zapadania w sen jest uśpiona, tak? Czyli w tym momencie przejmuje pracę pod świadomość i ona odpowiada m.in. za zapamiętywanie danego dnia, uporządkowywanie wspomnień, przenoszenie jej z hipokampu do pamięci trwałej oraz za element samonauki, dlatego że jest teoria, która ostatnio jest jedną z takich najbardziej chyba sensownych teorii na temat tego, dlaczego w ogóle sny istnieją, która mówi o tym, że sny były naszym przodkom potrzebne do tego, żebyśmy się mogli uczyć na przykład polowania i tak dalej. Oni śnili o polowaniu i w ten sposób się go uczyli. Czyli jest to dodatkowa nauka i spokojniej. I od tego właśnie się zaczęło, że te sny mieliśmy. I zasadniczo rzecz ujmując, snów nie powinniśmy zapamiętywać oczywiście, bo nasz mózg uważa, że są nam one niepotrzebne, ale jeśli my stwierdzimy, że są nam potrzebne, to zaczniemy je zapamiętywać, tak jak Państwo nie wiedzieli. A świadomy sen jest możliwy dzięki temu, że w momencie, kiedy wchodzimy w fazę REM, nasz mózg zaczyna pracować normalnie. Czyli gdybyśmy poglądali zapis naszego mózgu podczas fazy REM, to on jest bardzo aktywny. On jest niemal tak aktywny, jak podczas normalnego dnia. Czyli możemy w tym stanie normalnie obudzić naszą świadomość, ale nie wybudzić ją do świata naszego fizycznego, tylko wybudzić ją tylko w naszym mózgu i przekonując ją o tym, że to, gdzie się znajdujemy, jest snem, bo oczywiście jest snem, możemy ten świat, który już zaczynał się rozmywać, bo obudziliśmy świadomość, czyli chcieliśmy wejść do świata fizycznego, ustabilizować. I w momencie, kiedy uda nam się obudzić świadomość przy jednoczesnej stabilizacji snu, uzyskujemy stan zwany świadomym snem. I ja osobiście proponuję zacząć świadomy sen od nauki testów rzeczywistości, bo ja się tak nauczyłam śnić świadomie. Ale znam kilka osób, które się uczyły wildami oraz innymi metodami, więc zasadniczo rzecz ujmując trzeba znaleźć taką metodę dla siebie, pani Kasiu. No ja jestem osobą, która miała świadome sny dzikie i później się dopiero nauczyła śnić świadomie, też bardziej świadomie, a nie podświadomie wchodzić w świadome sny. Więc może nie jestem najlepszym przykładem, ale twierdzę, że metoda z testami rzeczywistości jest jedną z najprostszych, co niczy czumąc do wyuczenia się i jednocześnie wykazuje jakąś tam skuteczność. Kamil się połączył ponownie. Witam, tak, Kamil. Tak, jestem, przepraszam. My tu obwiniamy Skype, ale tymczasem to laptop się przegrzał. Tak. Jedny Skype. Przepraszamy Skype'a. Nie, Skype nie szwankuje akurat, ale podkładki chłodzącej zapomniałem podłączyć i dlatego mi się wyłączył, ale już jestem. Ja jeszcze chciałem tutaj nawiązać do tych podróżników, czy tam przewodników, powiedzmy, których spotykamy w naszych snach, bo nie wiem, czy każdy sobie zdaje sprawę, że w sumie można takiego przewodnika w łatwy sposób przywołać, chociaż zwyczaj w trakcie świadomego snu pojawia spontanicznie, to jednak jeżeli mamy taką chęć, to możemy takiego przewodnika po prostu sobie powołać w istnienie. I w sumie są dwa sposoby, żeby to zrobić. Pierwszy jest taki bardziej spontaniczny dla osób, które mają dobrą pamięć, może pamięć, no pamięć do twarzy powiedzmy, bo w tej metodzie chodzi o to, żeby spotkać jakąś przypadkową osobę. No, zazwyczaj jest tak, że jednak w naszych snach rzadko kiedy jesteśmy samotni. Bardzo często jest tak, że spotykamy jakieś inne postacie, które się gdzieś tam przypadkowo przewijają, takie anonimowe zazwyczaj lub może nam bliskie.
Wystarczy po prostu zapytać się przypadkowego, upatrzonego przez nas przechodnia, czy zostanie naszym przewodnikiem sennym. Tutaj odpowiedzi mogą być różne, ale musicie zdawać sobie sprawę, że właściwie nawiązując dialog w trakcie świadomego śnienia, są bardzo małe szanse, że w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli jakąś niemą kukłę, która będzie w stanie wymówić żadnego słowa. Bardzo często jest to taka wspaniała okazja, żeby porozmawiać może trochę z samym sobą. Wiadomo, że to nie jest żadna obca osoba, znaczy, no, przypuszczalnie to nie jest żadna obca osoba, tylko rozmawiamy wtedy ze swoją podświadomością. Ale samo nawiązywanie kontaktu z postaciami, których spotykamy na drodze naszych snów, jest świetną formą tutaj do rozwijania tej umiejętności świadomego śnienia. Warto, żeby to była osoba, która w jakiś sposób zwróci naszą szczególną uwagę, żebyśmy mogli po prostu na tyle dobrze wyobrazić sobie tę twarz i jakby ją uzmysłowić, żeby tam nie było problemu z pojawianiem się jej w trakcie innych snów. No a druga metoda jest taka, że w trakcie naszej świadomości, kiedy nie śpimy, musimy wyobrazić sobie tę postać albo pomóc sobie ją wyobrazić i przywołać we śnie. Na przykład ustawiałem sobie konkretną postać, którą chciałem widzieć w swoich snach na tapecie komputera, jeszcze z komputera stacjonarnego, bo to jeszcze było kilka lat temu. I wtedy to mi ułatwiało robotę, żeby nie wprowadzać zbędnego chaosu i zdecydować się na jakąś konkretną, przynajmniej podczas działania na konkretną postać, która będzie w snach. Ale też, że nadawanie jej konkretnego kształtu. Sama obecność tego przewodnika będzie również tym testerem rzeczywistości na to, czy właściwie jest to sen, czy rzeczywistość. Także no, warto zachować tutaj taką uwagę przy powoływaniu tej postaci i na pewno zaowocuje to w przyszłości. To nie musi być oczywiście człowiek, to może być dowolny przedmiot, może nie przedmiot, ale na przykład zwierzę, czy jakaś inna istota, która tylko nam przyjdzie do głowy, a z którą będziemy chcieli nawiązywać kontakt. No w snach jednak nie ma żadnych ograniczeń i może to być dowolny obiekt, jaki nam przyjdzie do głowy. Kasia pisze na YouTubie, czy po takim świadomym śnie jesteśmy bardziej wypoczęci, niż jakbyśmy spali normalnie. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że w trakcie nocy, kiedy śpię, świadomy sen jest tylko jednym jakby z wycinków całego mojego procesu snu. Ciężko mi sobie wyobrazić taką całą noc, podczas której mam świadome śnienie, bo wówczas myślę, że naprawdę mogłoby to rzeczywiście prowadzić do takiego wyczerpania. Co ciekawe, ja akurat... Powiem, niczym czym to zależy. Wiesz, jak masz dziki, świadomy sen, to bardzo duża część osób czuje się po nim zmęczona i ja nie należę do wyjątków. Mam jeszcze koleżankę w ruchu neuronautycznym, która też ma świadome sny dzikie i też jest potem zmęczona. Więc jak widać, jest to jakaś tam prawidłowość. Natomiast jeżeli wywołujesz świadomy sen, to bardzo często jest on znacznie bardziej stabilny, znacznie bardziej taki spokojny, to znacznie bardziej taki pod ciebie i w tym momencie nie męczysz się tym. Czyli po takim śnie razem ze snami świadomymi i tak się wyśpisz, zasadniczo ujmując. Ja na przykład mam tak właśnie, że to jest to prawda, to co mówisz, to by się potwierdzało. Ja mam akurat tak, że te spontaniczne sny świadome pojawiają się zazwyczaj, kiedy właśnie kładę się spać w ciągu dnia, na przykład po obiedzie na jakąś... Natomiast jeżeli przy jakimś tam w miarę regularnym trybie życia, jeżeli powiedzmy czas na to pozwala, mogę sobie ten sen zaplanować i z powodzeniem go przywołać, to wówczas nie odczuwam tego zmęczenia, ale no jednak ten sen, ja nie miałem na przykład takiej sytuacji, raczej ciężko mi sobie wyobrazić, żebym całą noc miał te sny świadome, bo zazwyczaj jednak też
świadomość faktu tego, że śnimy świadomie, bardzo często prowadzi nas w pewnym momencie do wybudzenia lub do fałszywego wybudzenia i do przejścia w sen nieświadomy. Dlatego, no przynajmniej na moim przypadku tak jest. Tak, znaczy, dlatego... rozumieć, mówiąc, posiadanie snu świadomego przez całą noc nie jest za bardzo możliwe, dlatego że rytm snu jest inny i wymaga schodzenia tak głęboki, więc... Chcielibyśmy złamać cały rytm snu i wymusić na naszym organizmie ponowne działanie tak jak w dzień, a on nie jest na to gotowy podczas snu, więc musielibyśmy się po prostu wybudzić w którymś momencie. Dokładnie, to jest to, co Kasia mówi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że częstotliwość fal, na których pracuje mózg w trakcie świadomego śnienia, jest inna niż w trakcie śnienia świadomego, nieświadomego i tak samo inna w trakcie fazy czuwania. Także tutaj trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że prędzej czy później jednak nasz organizm, domagając się takiego wypoczynku, uniemożliwi nam świadome śnienie. Chociaż znane są przypadki gdzieś tam tybetańskich, powiedzmy, tajemniczych mnichów, którzy właściwie mogą mieć świadomy sen 24 godziny na dobę poprzez jakąś szczególną technikę medytacyjną. Także no, być może jest to możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Praktyka pokazuje, że nie byłoby możliwe życie takim rytmem 7 nocy w tygodniu, także nie ma raczej tutaj co zganiać na jakieś, powiedzmy, niewypoczęcie wyłącznie na sen, bo jednak te spontaniczne sny też nas nie prześladują codziennie. Inne może jakieś tutaj pytania, do których mógłbym się odnieść. Martyna pyta się, czy świadomy sen trafia się tylko przypadkiem i jak, czy da się go wywołać. Temat podejmujemy w wielu poprzednich audycjach, także zachęcamy do posłuchania. Ja tylko wspomnę i pokrótce powiem, że przywoływanie snów jest oczywiście możliwe. Jest to właściwie kluczowa umiejętność dla praktykującego świadome śnienie. Podstawą jest prowadzenie dziennika swoich snów, w których opisujemy wrażenia, jakie nam towarzyszą w trakcie snów tych nieświadomych czy tych świadomych, i to do tego będziemy się odnosić przy wieczornej medytacji przed snem. Oczywiście są też inne techniki, także nie trzeba wyłącznie, powiedzmy, starać się usilnie przywołać ten sen przed zaśnięciem i intensywnie o tym myśleć, bo są też techniki, które pozwolą nam na osiągnięcie tego w sposób bardziej spontaniczny, na przykład ustawiać sobie budzik co 3 godziny i w trakcie wybudzenia po 3 godzinach snu zająć się czymś, co zaangażuje naszą świadomość, na przykład grą komputerową albo czytaniem książki. Po godzinie takiego wysiłku intelektualnego kładziemy się z powrotem spać i zwiększamy tym samym swoje szanse na to, że sen świadomy się już pojawi. Kasia, widzę, że będziemy mieli gościa, tak? Tak, w rzeczy samej. Dam mu tylko chwilę, żeby się mógł przygotować, w sensie podłączyć wszystkie elementy tak, żeby laptop nie odmówił mu posłuszeństwa i obiecał, że dołączy. To wiesz, jego dołączenie jest wywołane twoim spontanicznym rozstrojem laptopa, prowadzącym do jego wyłączenia. Janusz pisze, że nie budzą go nawet 3 budziki. Też miałem kiedyś taki problem. Prawdopodobnie przyczyna leży w tym, że przyzwyczaiłeś się zbytnio do konkretnego motywu budzika, albo może być również jakiś problem ze słuchem, także warto również się przebadać. Natomiast jednak nie powinno być takich problemów przy jakimś tam regularnym trybie snu. Kolega Karol pisze, a więc czym się różnią stany OOB od świadomych snów? No, odsyłam tutaj do naszej... No, to dużą różnicą, dlatego że stan OOB jest wyjściem z ciała, a stan świadomego snu jest obudzeniem świadomości w śnie, która nie wymaga wyjścia naszego astralnego, tak, ja, ciała. Natomiast, w momencie, kiedy masz OB, to jesteś poza swoim ciałem i oglądasz je z góry i masz sobie tak trochę podróżować, a później wrócić. Takie są definicje i rzeczywiście to jest prawda, choć są momenty, w których bardzo ciężko jest rozróżnić tę szczególną granicę pomiędzy śniem a OOB, no bo na przykład może nam się przyśnić przecież wychodzenie z ciała, prawda? Także to wszystko
może być takim jakby wrażeniem bardzo subiektywnym. Odsyłam do naszej audycji, w której jakby tutaj ścieramy się ze stanowiskiem Obenautów i przedstawiciele, popularyzatorzy OOB dyskutują tam o swojej perspektywie postrzegania tego zjawiska, także zachęcam do odnalezienia go w archiwum. Jest bodajże z zeszłego roku któraś audycja, na pewno łatwo będzie ją tam zlokalizować. Mamy jeszcze jakieś ciekawe pytania, Kamil? Kasia pyta się, jak podchodzicie do świadomego śnienia? Hobby, samorozwój, czy po prostu dobra zabawa? Wszystko po trochu, przynajmniej u mnie, bo tak, zaczęło się to jako takie szukanie wiedzy o tym, co się ze mną dzieje i dlaczego inni tak nie mają, a później przerodziło się właśnie coś w stylu zabawy połączonej z samorozwojem, bo ja bardzo się lubię zajmować samorozwojem i odkrywać nowe rzeczy. No i w międzyczasie znalazłam właśnie swoje środowisko, w tym wśród ludzi, którzy interesują się tym świadomym snem, więc stało się też to trochę moim lifestyle'em. Właśnie wymieniłaś, Kasiu, wszystkie takie tutaj możliwości, i hobby, i samorozwój, i dobra zabawa, bo rzeczywiście chyba rozrywka jest tutaj taką podstawową, przynajmniej na początku, w początkowej fazie, motywacją do stosowania tej praktyki świadomego śnienia, ale z czasem rzeczywiście jakby te przywiązanie do tego sposobu snu jest na tyle silne, że staje się takim hobby, a co do samorozwoju, to również ma ono bardzo szerokie zastosowania, powiedzmy terapeutyczne czy inne, które można wykorzystywać również pozytywny dla naszej psychiki sposób. No, warto też zwrócić uwagę na to, że sen pod tym względem świadomy jest naszym czasem, który my dostajemy dodatkowo, tak? Bo normalnie w tym czasie nie mamy świadomości obudzonej, a tu nagle możemy sobie świadomość obudzić. To jest mega pozytywne. Co więcej, możemy ten czas wykorzystać w dowolny sposób, na przykład skacząc z budynków, jak w moim przypadku. A ja po prostu bardzo lubię spadać swobodnie. To nie są skłonności samobójcze, spokojnie. Na początku praktykowania samego śnienia będzie bardzo powszechne takie spostrzeżenie, że jednak ten świat pojawiający się w śnie jest bardzo ograniczony. Będą nam wyrastać jakieś dziwne bariery nie do przekroczenia, albo po prostu będziemy czasami tracili kontrolę nawet nad tym, co sobie wyobrażamy. Natomiast nie można się tym zrażać, bo jest to taka początkowa faza, którą da się wyćwiczyć i z czasem będziemy dochodzili coraz dalej w tych wyobrażeniach, przechodząc nawet do podróży po kosmosie. Także naprawdę, no latanie jest tutaj raczej podstawową taką formą chyba zabawy, bo chyba każdy chciał spróbować w trakcie świadomego śnienia. Ale tych form rozrywki jest naprawdę wiele więcej. Czy przy praktykach OOB, w treningach i dojściach do tego pomagała wam na przykład zmiana diety na wege, obcowanie z kamieniami i przedmiotami mocy lub medytacja? Ja nie mam doświadczeń z OOB, tylko doświadczenia ze świadomym śnieniem i przyznam szczerze, że nie ma to znaczenia, czy obżerałem się w jakiś sposób jakimiś tam fast foodami i innymi niezdrowymi rzeczami, właśnie wręcz przeciwnie, to nie wpływało. Jedynie późne posiłki, naprawdę późną porą, powiedzmy, czy tam zbyt krótki czas pomiędzy posiłkiem a snem może powodować jakieś utrudnienia, natomiast nic innego raczej nie zauważyłem. Natomiast co do innych przedmiotów, kamieni, mocy i tak dalej, no tutaj warto zainteresować się tematem, w którym ja akurat osobiście nie siedzę, który być może w jakiś sposób otwiera na OB technologią Instytutu Keshe bodajże. Natomiast nie jest to jakby moje spektrum zainteresowań, także nie będę był w stanie o tym więcej opowiedzieć. No i mamy gościa na Antonie. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Cześć. No cześć, cześć. Masz tam jeszcze jakieś pytania, Kamil? Bo ja szczerze mówiąc po prostu przegrzałam swój telefon i on w tym momencie nie ma ochoty mi odpalić ani YouTube'a, ani żadnego innego czatu. Yubi dochodzi do bardzo ciekawych wniosków, jeżeli na czacie Radia Paranormalium. Jeżeli będziemy traktować sen świadomy tylko jako zabawę, to obawiam się, że zmarnujemy życie, chociaż wszystko zależy od założeń naszej świadomości. Zanim tutaj w tej rzeczywistości się pojawiliśmy, miał i pisze też właśnie, co ciekawe, że miał odwrotnie. Jeżeli przechodził na dietę wege,
to miał wysyp, kiedy wracał na mięso, ilość spadała. Także być może rzeczywiście warto jakoś poeksperymentować. Ja trochę zbagatelizowałem ten temat, ale Yubi jest, myślę, że tutaj na tyle ekspertem, że podejrzewam, wie co mówi. To może, może oddajmy głos Piotrowi, bo może chciał tutaj się czymś podzielić ciekawym, zadać jakieś pytania, skomentować. Piotrze? No, chciałbym się zadać jedno pytanie. Jaki jest najprostszy sposób wejścia w świadomy sen? Trudne pytanie, wiesz? Dlatego, że zasadniczo ujmując to nie ma najprostszego sposobu. Ilu ludzi tylu będzie twierdziło, że dany sposób jest najlepszy, najprostszy i najfajniejszy. Z prostego powodu po prostu na każdego z nas co innego działa. Ja swego czasu słyszałam na przykład od kolegi teorię, że tylko wildami mu się udaje osiągnąć świadomy sen i mimo tego, że przez wielu jest to uważane za jedną z trudniejszych metod, on twierdził, że ona jest najprostsza i najbardziej skuteczna. Natomiast z takich najczęściej podawanych są testy rzeczywistości, łącznie z prowadzeniem dziennika. No, słyszałem o tych testach rzeczywistości i dzienniku snów. Znałem jedną dziewczynę, która to robiła i jej to całkiem dobrze wychodziło, ale to nie dla mnie, jestem zbyt leniwy chyba na tę metodę. Nie wymagają dziennika. Myślę, że dziennik warto po prostu traktować jako rozszerzenie innych metod. Ja myślę, że takim najprostszą metodą do spróbowania będzie iDozer, taki program, którym mamy jakieś konkretne utwory, powiedzmy, muzyczne, które nam tutaj pozwolą się wciągnąć. Także warto zacząć od tego, a potem ewentualnie rozszerzać o inne metody. Powiem tak, znam iDozera i testowałem to kiedyś i nie przypominam sobie, żeby to w jakikolwiek sposób na mnie działało. Bo to z synchronizacji półkul mózgowych wiem i próbowałem tego kiedyś, ale nie wiem, może za mało się z tym bawiłem trochę. Spróbowałem ze dwa razy, nic nie było, to uznałem, że szkoda sobie czasu zajmować tym. To już zabrałem się za hipnozę kiedyś i z racji tego, że zaczęło całkiem szybko wychodzić, no to się zainteresowałem tematem i to mi się spodobało bardziej. No, autohipnoza rzeczywiście jest taką jedną z form. To znaczy nie autohipnoza, hipnoza. Aha, nie na sobie, tylko hipnotyzowałem inne osoby. Mhm. No tak, auto, żeby samemu siebie wprowadzić w trans. Natomiast ja myślę tutaj, że znaczącym też takim sposobem i prostszym będzie właściwie nastawianie się na te testery rzeczywistości wykonywane w trakcie snów. Ja mogę kilka podać takich, które u mnie się sprawdzają, ale być może u ciebie będą to inne metody. Zatknięcie nosa palcami na przykład w trakcie snu. Zdarza się, że raczej nie umożliwia ono swobodnego oddychania, także już potem będzie można spostrzec się, że jest to sen, jeżeli będziemy mogli oddychać, równie ostra, powiedzmy, są jakby niemożliwe do lustra działają bardziej tak w sposób, powiedzmy, taki jako okna, także też inaczej to działają włączniki światła, czasami się, że nie działają poprawnie w snach. No i ta metoda z dłońmi, że obserwowanie swoich rąk, czy nie są jakieś dziwne, kiedy na nie spoglądamy, opuszczamy dłonie, tam na nie patrzymy, czy nie wydaje nam się, że to jakieś kolorowe, dziwne, czy nie mamy więcej palców, też takie bystre spostrzeganie. O jednej z najważniejszych metod, którą nawet sam zauważyłem, to jest jedna z rzeczy, którą nawet sam zauważyłem kiedyś, że w snach się pojawia. Nigdy nie działają zegary. One zawsze działają w jakiś taki sposób, że latają w kółko, w ten sposób. Tak, masz rację. Przy każdym spojrzeniu na tarczę pokazuje inne godziny. Też na przykład. Ale no mi na przykład pokazuje 12, cały czas 12 mi pokazuje, albo właśnie nie da się odczytać godziny, albo brak wskazówek. Także masz rację, to jest rzeczywiście chyba najprostsza metoda i w sumie warto tego zacząć, tak. No, zresztą sama ciekawych rzeczy, w książkę, w której była podawana metoda, że jeżeli ktoś nosi zegarek, to może
ileś tam razy dziennie spoglądać na ten zegarek, prawda, o określonym tam czasie, co określony czas, bardzo prawdopodobne, że to pojawi się w jego śnie i właśnie będzie służyło mu jako to z rzeczywistości. No, z takich... Taki najprostszy i najbardziej naturalny z możliwych, ale jeszcze fajnym testem rzeczywistości jest na przykład próba przenikania przez podłogę, osobiście mój ulubiony, albo próba nagłego nauczenia się latać, przy czym no, one oba są takie bardzo mocno zależne od naszej wiary w to, czy w danej chwili jesteśmy w rzeczywistości, czy w śnie. Bo jeżeli w śnie zdecydujemy, że jesteśmy w rzeczywistości, to przez tą ścianę mimo wszystko nie przenikniemy. No tak. Natomiast jeszcze też ważna sprawa a propos wchodzenia w świadomy sen. Warto próbować podczas drzemek za dnia. Dużo łatwiej się wtedy wchodzi. To mi się zdarzyło kilka razy przypadkowo tak wejść delikatnie w to. I to w środku dnia właśnie. Zaintrygował mnie jeden wpis Jana Świetlistego na YouTubie. Napisał, czy zapytał się, jako praktykujący OB i LDI, czy zauważyliście zmiany w sferze astralnej odnośnie zbliżającego się wydarzenia, wielkimi literami, wydarzenia i wzniesienia? Nie zrozumiałem za bardzo tutaj przekazu. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to chętnie przeczytam. No tutaj chyba słuchacz mocno wszedł w ezoterykę, bądź w tematy powiedzmy tomkowo-hiperprzestrzenne, bo to Tomek często też z hiperprzestrzeni w soboty wspomina o jakimś wielkim wydarzeniu, które miało się wydarzyć w 2016 roku, ale które się nie wydarzyło ostatecznie. Jest przesuwane i przesuwane, także chyba o coś tego typu słuchaczowi chodzi. Ale będziemy bardzo wdzięczni, gdy Jan Świetlisty doprecyzuje, o jakie wydarzenie i wzniesienie dokładnie chodzi. No w każdym razie zrozumiałem, że to chyba jakieś wydarzenie, które się opóźnia, tak? Ale jest gdzieś tam spodziewane się w najbliższej przyszłości. Być może to jest takie wydarzenie w rodzaju jakiejś apokalipsy na przykład, może niekoniecznie fizycznej, ale duchowej, która jest wypatrywana w wielu ruchach religijnych. A już napisał, chodzi o przekazy kontaktowców odnośnie ujawniania się naszych kosmicznych braci. Szczerze mówiąc, sam nawet nie wiem, co mam o tym pomyśleć. Ciekawe, ale to czy to bardziej o tych Plejadian, tak? Czy tam jakichś innych tutaj? No myślę, że kolega po prostu pomylił chyba audycję i pomylił w ogóle radia, bo my o kosmicznych braciach raczej nie bardzo. Kamilu? No, jest to temat intrygujący, ale rzeczywiście leży tak jakby poza obszarem tutaj naszych badań. My staramy się, powiedzmy tutaj, z takiego antropologicznego punktu widzenia albo psychologicznego punktu widzenia badać świat snów. Ocieramy się siłą rzeczy również o zjawiska parapsychologiczne. Natomiast chyba to rzeczywiście wychodzi trochę poza spektrum i naszej wiedzy, bo ja akurat na ten temat niewiele wiem, ale i też chyba i takiego doświadczenia, powiedzmy tutaj, własnych obserwacji z autopsji. To jeszcze odnośnie testów. Słuchaczka podpisująca się Świadomy Sen i OB napisała, a testy tutaj mam z zegarkiem i z ręką. Nie wyszło mi nigdy z zatykaniem nosa, a próba przenikania przez podłogę jest fantastyczna. Czuję się jak budyń. No ja czasami łapię się w snach na takich testach, powiedzmy, typu próbuję się zmobilizować, żeby coś przeczytać, gdzieś spojrzeć, ale jakoś mimo usilnych wysiłków mi się to nie udaje. Ja na przykład często mam taki problem z koszmarami, bo ja kiedyś tak bardzo często niwelowałam swoje koszmary świadomym snem. To się oczywiście da zrobić i tak dalej. Jest bardzo fajną metodą walki z koszmarami. Gdyby nie to, że mój mózg chyba nauczył sobie radzić z moją metodą omijania koszmarów, bo teraz mogę zmienić właśnie wszystko poza elementem, który powoduje, że ten sen jest koszmarem. I doprowadza mnie to, szczerze mówiąc, powoli do szału. No mi też się zdarzyło właśnie uciekać ze snu. Tak po prostu w pewnym momencie zdaję, kiedy sen jest naprawdę nieprzyjemny. Jeszcze w dodatku taki nierealny, wtedy zdarzyło mi się kilka razy, że miałem nagle takie przebudzenie, ej, to jest tylko sen, wychodzimy z tego. I się budziłem wtedy od razu.
No widzisz, a w tym momencie to możesz się nie obudzić, tylko możesz stwierdzić, że ej, to jest tylko sen. To jednak nie, śnimy o czymś innym. I w ten sposób masz Elvin, brawo. Nie miałem, powiem szczerze, największy problem jest z tym, że nie miałem nigdy takiej kontroli nad tym. Poza tym bardzo często zdarzało mi się, że kiedy już zdałem sobie sprawę, że jestem sen, to automatycznie z niego wychodziłem jakby. Ale tutaj rzeczywiście, rzeczywiście kluczowe jest tutaj oswojenie tego szoku, który towarzyszy nam na początku, tak. Kiedy docierają nam te pierwsze skrawki. No przecież bardzo często, jak na przykład mamy, powiedzmy, paraliż senny, takim naturalnym odruchem jest staranie się wyzwolenia się z tego dyskomfortu, a też można na przykład iść w przeciwną stronę i skupić się na tym, żeby właśnie nie wybudzać się, tylko z poziomu tego paraliżu sennego wejść w świadomy sen. A wtedy jest naprawdę większa gwarancja, że ten sen będzie świadomy, bo no, nasze ciało jest zablokowane, ale świadomość cały czas aktywna. No to prawda, to jest najgorszy szok. Ale to da się oswoić z czasem, także to też, no, bardzo często doświadczamy takich przykrych jakby odczuć, jak na przykład tutaj słuchaczka pisała na YouTubie o tym przechodzeniu przez ścianę, że akurat, no, nie wiem, może to w kontekście akurat przyjemnego odczucia, że przechodziła przez ścianę, ale właśnie takie dziwne, takie doświadczenia, których nie spotykamy na co dzień, jak na przykład czy przechodzenie przez ściany, czy spadanie z wysokości, z dużej wysokości, to jakby no, wywołuje w nas takie dziwne odczucia, obce do tej pory odczucia, które wprawiają nas w takie zakłopotanie, dyskomfort i chcemy się tego pozbyć i po prostu obudzić. Jeszcze, natomiast, tak? Jeszcze fajną rzeczą w świadomych snach jest to, że zwykle odczucia seksualne, jeżeli są, to są spotęgowane, w sensie nasze odczucie przyjemności jest spotęgowane, co wcale nie oznacza, że z tego powodu spada nam libido w czasie rzeczywistym, bo o dziwo nie spada i nadal chcemy bardziej seksu w czasie, w tym świecie rzeczywistym niż we śnie, ale są przyjemne. Można się pokusić o próby, jak już komuś się uda. Ej, żyjcie! Jan jeszcze napisał, że właśnie jeżeli chodzi o New Age, jest to zagadnienie, jeżeli mówię o tym tam zniesieniu. Sferą fizyczną na sferze astralnej toczy się nie lada bitwa pomiędzy dobrymi ufokami, a złymi, którzy jeszcze kontrolują Ziemię, ale to już trzeba poruszyć tematy Rothschildów, Reptilian itp. No tak, tak, to akurat tam gdzieś o tym czytałem, ale musi naprawdę poszerzyć się wypowiadać, ale chciałbym tutaj napisać, czy wypowiedzieć się na taką tutaj reklamę zrobioną Jubiemu, który napisał. No, widzę, że Kamil tutaj ma jakiś problem chyba z komputerem albo ze Skype'em. Kamilu, coś cię strasznie urywa. No, niestety. Na Skype Dobra. Jednak pokazał swoje tragiczne oblicze. Kamilu, czy się słyszymy? To Rothschildowie atakują jego łącza internetowe. O, to ja może przeczytam. Miło nam poinformować, Halo? Że... Słychać? Słychać cię. Teraz słychać. 13 lutego 2017 roku o godzinie 20 czasu polskiego zostanie nadana audycja Budowa i struktura w Poza ciałem. Moja wizja z doświadczeń kontra channelingi, Ramta, David Aiski oraz inny. Audycja będzie transmitowana w radiu Dreamtime oraz retransmitowana w radiu Paranormalium. Jeśli serwery radia na fali powrócą do tego czasu, również audycja będzie nadana w tym radiu. PS, jeśli warunki mi pozwolą, będzie to audycja live z możliwością dzwonienia poprzez Skype wraz z wieczorową porą. W przeciwnym razie będzie to forma podcastu bez wieczorowej pory. O szczegółach będziemy informować w newsach. No, to koniec przekazu. To może ktoś jeszcze ma jakieś taka pytania? Cisza. Kamilu, czy się słyszymy już normalnie? Mam nadzieję, że tak. Słychać mnie dobrze? Tak, no wreszcie przestało cię zarywać. No, może tutaj temat, jaki chciał tam Jubi poruszać, jest jakiś, powiedzmy, niepopularny i rząd niemile światowy widziany. Działa. Dokładnie. To ja może, korzystając z tej chwili tutaj ciszy na antenie, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście zachęcamy do dzwonienia i do pisania. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube.
Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onironautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania, komentarze, no i jakieś swoje spostrzeżenia na temat LD na adres e-mail radio@paranormalium.pl. Kamilu, ja się tak dopytam w temacie naszego wcześniejszego tematu z New Age'em, tak? I tego, co przy okazji poruszyłeś, czyli tych przewodników sennych. Zastanawiam się, czy mógłbyś nam opowiedzieć o swoim przewodniku, bo przypuszczam, że jeżeli o tym mówiłeś, to jakiegoś tam masz. No, zgadza się. Mam akurat, to może taki trochę, matamy taki, powiedzmy, bardzo, bardzo, ale nie wiem, może by o tym wspomnieć, w 2007 zmarła moja przyjaciółka akurat, z którą się, powiedzmy, przyjaciółem, dlatego jakby miałem wrażenie, że nie ze wszystkimi może się z tym, nie do końca się z tym pogodziłem i nie o wszystkim zdążyłem z nią porozmawiać, dlatego była to taka forma jakby poniekąd upamiętnienia jej, poniekąd dalszego spędzania, kontynuowania tego spędzania z nią czasu. No i muszę przyznać, że do dziś dziwię jakoś tam przewija się w moich snach, także może nie przezywam jej tutaj już jako w roli takiego przewodnika, ale rzeczywiście to mi bardzo pomogło i stanowiło taką też swoistą formę terapii. Także jeżeli chodzi o mojego przewodnika, to właśnie tyle. Myślę, że tym timelapsem i właśnie elementem twoich wspomnień będziemy już powoli kończyć tą audycję. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś ostatnie pytania, to prosimy o zadanie tego na dowolnym czacie. Kamil na pewno zauważy i zaraz nam przeczyta. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby tutaj dodać, postawić jakąś kropkę nad i, to zachęcamy. Coś się chyba wcześniej zerwało, połączenie na YouTubie, albo mi się tylko może zerwało, bo miałem jakiś chyba chwilowy tutaj kryzys. O. Z tego co widzę, to ty, chyba tylko tobie się urwało, bo nie widzę tutaj jakichś zgłoszeń, tak, problemów. W takim razie myślę, że... Nie, właśnie nie. Wyciszyła się tutaj trochę dyskusja. W takim razie myślę, że możemy już powolutku kończyć. Życzę wszystkim wielu świadomych snów. O, to jeszcze może taki Jubi zdanie takie tutaj na koniec wypowiedział. Faceci przeważnie mają, to w kwestii tych przewodników, faceci mają przeważnie kobiety i na odwrót, ale przewodnicy są do czasu bycia w sferze ziemskiej i czasem w kosmosie, ale generalnie po kosmosie lata się samemu, wszystko zależy od świadomości. Tak, też to zauważyłem i też jak właśnie rozmawiam, to chyba coś jest na rzeczy, między innymi z tą płcią przeciwną, że właściwie chętniej wybieramy na przewodników właśnie mężczyźni kobiety, a kobiety mężczyzn. No, to tyle gwoli podsumowania. Karol jeszcze zapytał, czym są paraliże senne. Odsyłam go tutaj do naszej audycji poświęconej w całości paraliżowi sennemu, czy zmorze, której echa są również w kulturze ludowej, ale możesz, Kasiu, streścić tak całą koncepcję. Tak szybciutko streszczając samą problematykę tego elementu, to paraliż senny to jest stan, w którym nasz mózg został w pełni obudzony do świadomości, natomiast nie zostało ponownie podłączone, dając to oczywiście w cudzysłów, nasze ciało do tego mózgu i po prostu nasze ciało nadal znajduje się w fazie snu, czyli w momencie, kiedy nasz mózg tak jakby troszeczkę je od nas odłącza, powoduje, że te bodźce nie docierają do nas w takim stopniu, żebyśmy na przykład podczas snu i podczas jakiegoś silniejszego bodźca w fazie REM nie zaczęli na przykład kopać powietrza i nie zrobili sobie krzywdy kopiąc w ścianę. Dlatego właśnie nasze ciało znajduje się w tym czasie w paraliżu i jeżeli my przez przypadek obudzimy nasz mózg w trakcie tej fazy REM, czy w ogóle w trakcie snu właśnie w taki sposób, że nie obudzimy przy tym ciała, no to dochodzi do paraliżu sennego, który wiąże się też właśnie z takimi odczuciami niepokoju, z pojawieniem się różnych cieniów, czasem zjaw, które siedzą nam na piersi i powodują, że mamy problem z oddychaniem. No więc jakoś ostatnie pytanie zostało zadane, to ja już muszę się z Państwem żegnać. Okej, okay, trzymaj się. Dzięki za pomoc tutaj i za współprowadzenie. Chciałbym dzięki to się odnieść wielkie, do pytania. Kasiu. Dobranoc, świadomych. Dobranoc.
Siepacz pyta się, jaką interakcję można mieć z realem, będąc we śnie. Zasadniczo z realem nie mamy do czynienia w trakcie snów, a raczej z naszym wyobrażeniem świata lub ze światem astralnym w przypadku OB. Natomiast jeżeli te interakcje mogą występować, jeżeli na przykład latujemy, no wówczas będąc we śnie nawiązujemy jakieś interakcje, o tym też był jeden z naszych odcinków w archiwum, także zachęcam do odsłuchania. Yubi pisał, to już nie Yubi, to już ktoś inny, After, pisał, w jakiej sferze działa świadomość w LD, w innym wymiarze, czy w imaginowanym chwilowo świecie we śnie? Na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć, to jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że są zwolennicy takiej teorii, że w LD funkcjonują w wyimaginowanym, powiedzmy, świecie, który bazuje wyłącznie w naszej świadomości, a w innym wymiarze funkcjonujemy w trakcie out of body experience, ale są ludzie, którzy uważają, że to przejście między LD a OB jest bardziej płynne i również świadome śnienie odbywa się już w pewnej rzeczywistości, którą umysł tutaj jest tylko narzędziem do jej postrzegania, natomiast samo to zjawisko odbywa się już w jakiejś innej przestrzeni. Jest kilka koncepcji i bardzo ciężko jest to jakoś naukowo, powiedzmy, udowodnić. Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim bazować na indywidualnym doświadczeniu. To chyba wszystko na dzisiaj. Możemy już powoli kończyć. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję Jubiemu za głos, dziękuję wszystkim na YouTubie i na czacie Paranormalium, wszystkim, którzy zadawali pytania. O, Jubi na przykład napisał właśnie tu jeszcze na koniec, że Kamilo, możesz być w obu stanach jednocześnie, w kilku niefizycznych jednocześnie. No taka koncepcja jest bardzo optymistyczna, bo zakłada takie tutaj rozszerzenie spektrum naszego działania za pomocą snu. Ja się już powoli z wami żegnam. Dziękuję za audycję i zapraszam ponownie za tydzień. Temat będzie podany wkrótce. Do usłyszenia. Życzę wszystkim świadomych snów. Dziękuję, Marku. Dzięki również, Kamilu. I dziękuję wszystkim. Dobranoc. Tak więc kończymy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Tak jak Kamil mówił, temat kolejnego odcinka podamy już niedługo na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. No i cóż, dziś kończymy takim nowym dla słuchaczy Radia Paranormalium utworem Closure z repertuaru Innocence. Audycję obsługiwał od strony technicznej Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc, do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. No i życzymy oczywiście pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Thank you.